Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia mojego stanowiska komputerowego. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że zestaw był rozwijany przez kilka lat, dlatego nie wszystkie podzespoły są porównywalnej jakości. Zaczynałem od komputera za około 1500 zł. W miarę upływu czasu, jak miałem możliwości, dokupywałem kolejne podzespoły i rozwijałem swój sprzęt. Nie przedłużając, chciałbym go Wam zaprezentować. Zacznijmy od prawej strony biurka. Tutaj znajdziemy zwykłą najprostszą lampkę, posiadającą dwa tryby świecenia i regulację, jednak przydaje się podczas nocnych rozgrywek. Następnym elementem jest monitor. Zwykły najprostszy od Samsunga z odświeżaniem 60 Hz i matrycą z podświetlaniem LED-owym. Dokładny model to SyncMaster S22B300. Monitor jest podłączony za pomocą kabla HDMI. Następnie mamy już nowszy element zestawu. Jest to monitor LG 23EA63. Monitor z matrycą IPS, który został na stałe przymocowany do ściany. Jest podłączony do komputera za pomocą przewodu DVI. Ale właściwie dlaczego kupiłem dwa monitory? Powodem było zwiększenie wygody pracy podczas codziennego użytkowania oraz przy montażu filmów. Dalej mamy bezprzewodową myszkę Blody R7 znajdującą się na podkładce Razer Goliathus. Jak na myszkę za około 100-150 zł jest to bardzo ciekawy produkt ze względu na swoje dodatkowe funkcje, gdyż posiada programowalne klawisze oraz 3 tryby strzelania. Dodatkowo możemy dokupić klucz odblokowujący opcje pomagające w grach RPG i MMO. Recenzję tej myszki możecie zobaczyć w innym filmiku na moim kanale. Idąc dalej, po lewej stronie znajduje się mikrofon. Jest to Samsung C01U, do którego dokupiłem popfilter. Mikrofon jest pojemnościowy, komunikujący się za pośrednictwem interfejsu USB, dzięki czemu karta dźwiękowa nie ma wpływu na jakość nagrania. A jak już o jakości nagrania mówimy, to mikrofon bardzo dobrze zbiera głos i po odpowiednim ustawieniu w oprogramowaniu możemy uzyskać ścieżkę bez jakichkolwiek szumów. Niżej na wysuwanej półce znajduje się klawiatura Tessoro Durandal Ultimate. Jest to klawiatura mechaniczna z przełącznikami Shure MX Braun. Klawiatura jest podświetlana na czerwono, a dzięki dołączonemu oprogramowaniu możemy przypisać do 5 profili użytkownika oraz klawisze makr. W tylnej części klawiatury znajdują się dwa porty USB oraz wejście mikrofonowe i słuchawkowe. Do jednego z portów USB jest podłączony odbiornik myszki. Idąc dalej mamy drukarkę Brother DCP-135C. Jakość wydruku może nie jest powalająca, ale samo urządzenie z kolei jest bardzo tanie w eksploatacji. Ostatnim z akcesoriów, które chciałbym Wam zaprezentować, są słuchawki HyperX Cloud. Są to słuchawki stereofoniczne, zamknięte, posiadające dźwięk w jakości Hi-Fi. Aktualnie zawieszone są na statywie Thermaltake Hyperion. Ok, skoro akcesoria już mamy za sobą, przyszedł czas na jednostkę centralną, czyli to, co siedzi pod biurkiem. Po kolei mamy tutaj procesor Intel Core i5 4690K podkręcony do 4,4 GHz. Do tego znajduje się tutaj karta graficzna od NVIDIA GTX 770 oraz 8 GB pamięci RAM Kingston HyperX Beast taktowane zegarem 1600 MHz z opóźnieniami CL9. A to wszystko mieści się na płycie MSI Z97 Gaming 5. Do chłodzenia procesora służy tutaj cooler od Salentium PC Fera Pro. Na dane przeznaczone są dwa dyski. Jeden HDD WD Blue o pojemności 500 GB oraz SSD Samsung 840 EVO 250 GB. Z tym, że ten pierwszy służy do magazynowania danych, a na dysku SSD jest zainstalowany system oraz najpotrzebniejsze programy. W zestawie znajduje się również nagrywarka DVD. Do zasilania całej jednostki służy produkt od Salentium PC, zasilacz Deus M1 o mocy 650 W. Wszystkie podzespoły są zamknięte w obudowie Gladius M40 Pure Black. Myślę, że to będzie wszystko w tym filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać. Cześć!